Dzień dobry moi drodzy. Witajcie bardzo serdecznie w nowym filmie, troszkę w innym wydaniu. Jestem właśnie w samochodzie nie swoim, nie Magdy. Massimo podwozi mnie do promenady, gdzie zaraz spotkam się z Magdą, ale będzie też Alicja. Alicję doskonale znacie, ponieważ prowadziłyśmy z Alicją tutaj serię podologiczną. Kto mnie śledzi na Instagramie, też Alicję doskonale zna. A dlaczego z Alicją? Słuchajcie, Alicji bardzo spodobały się nasze filmy z cyklu W co ona mnie ubrała. I odezwała się do nas z prośbą, czy mogłybyśmy ją ubrać, czy mogłybyśmy się wybrać z nią na zakupy i pomóc jej właśnie w wyborze jakichś fajnych stylizacji. Oczywiście nam ten pomysł bardzo się spodobał. Alicja zgodziła się na to, żebyśmy nagrały właśnie te przymiarki, próby, szukanie stylizacji i całej reszty. Jednym z ulubionych sklepów Alicji jest Mojito, więc podejrzewam, że tam dzisiaj nagramy. Nie wiem, jak będzie z drugim filmem, z drugim sklepem. Myślę, że to będzie Zara, ale to się wszystko już okaże na miejscu, jak spotkam się z dziewczynami. Także słuchajcie, będę za chwilę się z nimi widzieć, będę za chwilę nagrywać. No i zobaczymy, jakie stylizacje uda nam się wybrać dla Alicji. Czy będzie zadowolona? Jedną na pewno będę wybierała ja, drugą będzie wybierała Magda. Także lecimy z tym dzisiejszym filmem. Są i one, proszę bardzo. Są dziewczyny, jest Alicja, jest Magda, jesteśmy już przed Mango. Ruszamy mojito. Przed Mojito, właśnie. Co ja mam z tym mango? Może dlatego, że właśnie rozmawiałyśmy sobie, słuchajcie, o mango i o kardiganie. Dokładnie. Alicja, jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Mam nadzieję, że nie jesteś zestresowana, że będziemy wybierać nie, ci stylizację. Jestem w najlepszych rękach. Znajdziemy coś fajnego. Dlaczego miałabym się stresować? Słuchajcie, pomysł jest taki. Ja przygotowuję stylizację dla Alicji taką codzienną, normalną, zwykłą ze spodniami, a z kolei Magda szuka jakiejś takiej, wiecie, odstrzałowej, seksownej stylizacji. Także idziemy do Mango. Mango, co ja mam z tym mango dzisiaj? Idziemy do Mojito. No właśnie, idziemy do Mojito i nagrywamy. Dobrze, moi drodzy, pierwsza stylizacja Alicji, proszę bardzo, moja stylizacja, którą wybrałam dla niej, w takich właśnie, słuchajcie, szarościach. Czyli mamy tak, krótką kurtkę, bardzo wygodną, szarą, do tego torebkę w stylu Chanel, proszę, woskowane czarne spodnie i kozaki, słuchajcie, takie wysokie. Alicja, jakbyś mogła rozpiąć kurtkę, pokażemy, co jest pod spodem. Słuchajcie, szary sweterek z takimi perełkami, czyli te elementy, które są teraz bardzo modne i wszędzie można je znaleźć. Dobrze, daj kurtkę. I powiedz mi, kochana, jak ty się czujesz w takiej stylizacji? Nowość dla mnie, bo wiesz, że ja jestem typ buty sportowe. Wiem. Typowo buty sportowe. Tak, to jest największy problem, wybrać buty Alicji, żeby nie było krytyki. Nie, buty są bardzo wygodne. Wtedy mojego uznania są akceptowane. Są no. Akceptowane, wszystko jest ok. Są. Nigdy dzisiaj nie miałam takich spodni na sobie. A w ogóle bardzo ładnie wyglądasz w tych spodniach, chciałam powiedzieć, bo one ci tak podkreślają ładne nogi. Dla mnie to jest nowość, bo mnie pewnie najczęściej widzicie w parkuku, więc ja jestem typu bardzo taki skrapsowy. A jak sweter? Cudownie, tak się czuję bardzo kobieco. Tak? Tak, nie czuję się wcale tak sportowo, tylko tak. No to jest taki, słuchaj, taka codzienna stylizacja, taki codzienny look, tak? Niby z jednej strony taki na sportowo, ale te kozaki właśnie na obcasie dają taki troszkę bardziej kobiecy look. No bo wiesz, można by było tutaj dać na przykład botki, takie workery, coś w tym stylu, wiesz, takie bardziej takie militarne i też by fajnie wyglądało na płaskiej podeszwie. Są o dziwo bardzo wygodne, jak nawet na taki obcas. Bardzo takie do codziennego chodzenia. Nie są takie wyjściowe, tylko no ja jestem zaskoczona. Ja myślę, że każdą stylizacją będę zaskoczona. No, zaraz zobaczymy, co tu Magda dla ciebie wybrała. Bardzo mi się podoba. Podoba ci się. Tak, to cieszę się bardzo. Nie czuję się skrępowana i kobieca się podoba.
No właśnie, czyli mogłabyś się tak ubrać. Tak, mogłabym. Bardzo mnie to cieszy. I do kina na kawę. To jeszcze takie, wiesz co, zarzuć na siebie kurtkę. Takie zrobimy mam. Takie. Kurtka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, bo ja nigdy w takich kurtkach krótkich, nigdy w takich kurtkach nie chodziłam, a jest taka bardzo. No taka myślałam, inna, taka ciekawa. No właśnie, a mimo wszystko nie jest, nie. No. Nie. Całkiem fajnie wygląda. Przez to i spodnie, i nogi, i buty. No, i pupę. I do samochodu. Tak jest. No dobrze, kochane. Ostatnie spojrzenie. I lecimy z kolejną stylizacją, tym razem stylizacją, którą przygotowała dla ciebie Magda. Słuchajcie, kochani, jak zobaczycie, co Alicja ma pod spodem, to padniecie. Bardzo proszę, niech pani tutaj, która stworzyła tą stylizację, opowie nam, co my tutaj mamy. Zapraszam, opowiadam, co wybrałam. Zacznijmy może od butów, bo Alicja Dobra. Chciała coś bardziej sexy, więc wybrałam jej takie szpilki i zaprezentuję tak, tylko że to wiecie, są takie kozaki do połowy łydki i można je sobie, nie wiem, czy można powiedzieć, zbluzować, jeśli chodzi o buty. I proszę bardzo, wtedy jest łydka i kostka podkreślona. No. Na przełamania wybrałam płaszcz misiek, bo ja sama z takich płaszczy korzystam. Uważam, że to jest super opcja do opatulenia się, do samochodu. Tak wiecie, na już. Moja wdzięczna modelka prezentuje, że to jest super opcja. Jest na zwanczu. Ale teraz zapraszam do najważniejszej rzeczy. Ale w ogóle fajna też torebka, chciałam powiedzieć, tak, która jest połączona z butami. I ona już była tutaj od razu z apaszką. Ale wiecie co, powiem wam tak, dziewczyny. Ja tak patrzę na was tutaj z tej strony, trochę z innego światła. I wiesz co, Alicja, tobie jest dobrze w takich brązach. Bo ty masz brązowe włosy, w ogóle idealnie się komponują na przykład z tą torebką. I to wygląda naprawdę tak ładnie, takie czekoladowe, wiesz? Taki czekoladowy, no. Ten kolor butów. Tak. Przepiękne. Nie szarości, tak jak ja ci wybrałam, tylko wydaje mi się, że jednak te brązy będą dla ciebie ładniejsze. Ale ty pokaż nam, co ty masz pod tym miejskiem. Poproszę o miśka. Ale zrzutujemy. Tak jest. Nie podtrzymać. Tada! Wybrałam Alicji taką sukienkę, żeby podkreślić jej przepiękną figurę, przepiękną sylwetkę, talię. Biust. Zobaczcie, jak wdzięczna. Zobaczcie, jak Alicja w tej. Alicja, ty musisz dzisiaj wyjść z tą sukienką, bez kitu. Naprawdę wyglądasz w niej pięknie. Tak. Myślę, że tak, bo to jest taka stylizacja taka uniwersalna, bo nadaje się i na wigiliny. Tak. I na wigilię, i na wyjście. Zależy, co dorzucę, zależy, jakie dodatki tutaj. No. Co tutaj się zadzieje, chociaż i tak tutaj się już bardzo fajnie dzieje, jest taka kobieca, zmysłowa. Tak, nawet jak założysz bardzo do niej nawet zwykłe szpilki, to też będzie wyglądało tak fajnie, albo nawet takie wysokie kozaki też tak będą wyglądały super, no tak, zobaczcie. Albo wysokie i tutaj jeszcze bardzo mi się podoba, bo jest taka swobodna. Tak. Tutaj no ładnie się układa, a tutaj jest taka bardzo swobodna. Czyli jesteś zadowolona ze stylizacji Magdy? Tak, znaczy z każdej i z tamtej. No tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że tak, miało być coś kobiecego i Magda wybrała właśnie taką kobiecą wersję, więc ja myślę, że wyglądasz super. Bardzo dziękuję, jestem szczęśliwa, pięknie. I zobaczcie, i z takim rękawem, i z takim. I jest to fajne, że ona stoi, jest taka przylegająca, ale tu jest luźniejsza, przez co jest taki balans, nie? Tak. Tak, i jest taka, no mówię, swobodna, ja się w niej nie czuję tak ściśnięta. I widać, że się dobrze w niej czujesz. Tak. Bardzo. Ona już zaraz z niej wyjdzie. Ale koniecznie, koniecznie, słuchajcie. Myślę, że to będzie moja sterowa na święta. Jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to była taka czarna, ale ja tutaj chciałam. Nie, dla Alicji, nie, ja też uważam, że jasna, żeby rozjaśnić, tak. Super, świetnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Nad butami się zastanowię, ale kolor jest przepiękny. Tak. Słuchaj, to skóra. Szukałam dla Alicji dobrych jakościowych butów. Powiedzmy to, wybór butów dla Alicji to jest dramat. Dziewczyny się tego najbardziej. Tak, bardzo żeśmy się tego obawiały. Ale ja widzicie, że łamię swoje, tak, swoje zasady. Super, bardzo pięknie. Pięknie, no dobrze. Bardzo mi się podoba. Modelka może się przebierać w takim razie. Słuchajcie, a na zakończenie Alicja wybrała dla siebie stylizację, coś znalazła dla siebie w sklepie. Powiedz mi, kochana, dlaczego taki wybór? Miałam ochotę na taki ciepły, jesienno-zimowy sweterek, taki w troszeczkę w innych kolorach niż zawsze. No. Więc trochę zaszalałam. Dawno nie nosiłam golfu, więc chciałam zobaczyć też, jak będę w takim
golfie wyglądać, dlatego trochę inne spodnie, bo ja zazwyczaj chodzę w jeansach, a nie w takich materiałowych spodniach. One są troszeczkę z dodatkiem takiej elastyny, więc się fajnie tutaj tak rozciągają i układają. I ładnie wyglądają na tobie. Tak, i do tego buty. Znowu takie właśnie oficerki. Tak, oficerki, ale bardzo też się fajnie czuję. Trochę tutaj bym mówił. Ja powiem szczerze. Dla mnie stylizacja Magdy. Nie ma bata. Sukienka po prostu wymiata. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą wasze opinie, w której stylizacji Alicja wygląda najlepiej. Czy trzy? Trzecia to jest tak. Słuchajcie, jeden, dwa czy trzy. Założę się, że najwięcej będzie jednak na sukienkę, ale jestem bardzo ciekawa, jakie będą, więc dawajcie znać oczywiście w komentarzu, która Alicja najbardziej wam się podobała. Zadowolona? Bardzo. Jesteśmy już po. Pokażemy wam toreb, także nie, Anita, nie, dołu nie pokazuj, nie pokazujemy toreb, ale... Słuchajcie, to dlatego, że teraz idziemy do kolejnego sklepu, a który zobaczycie z kolei na kanale u Magdy, a tam będziemy również wybierać stylizację dla Alicji. Zobaczymy, czy coś jej się spodoba, czy coś fajnego będzie. Także musicie koniecznie wejść na kanał do Magdy. Dajcie, tak, dajcie znać, która stylizacja wam się podobała, a my lecimy dalej. Słuchajcie, kochani, na zakończenie dzisiejszego vloga chciałam wam, dzisiejszego filmu, chciałam wam pokazać, jaki dostałam piękny prezent mikołajkowy, świąteczny od Alicji. Już wyciągam i pokazuję wam, co tutaj takiego fajnego jest. Alicja doskonale wie, co ja lubię. I słuchajcie, zobaczcie, piękny, świąteczny kubeczek. O, do tego masala chai, który też bardzo, bardzo lubię, czyli tutaj mamy czarną herbatę i nie tylko. Przesmaczna mieszanka. Miodzio, zobaczcie, miód imbirowy. Notes, i to jaki piękny notes. Gdybym mogła wam przesłać, jak on jest wykonany z takiego jakby materiału, coś w tym stylu, piękny, różowy. Z takim tutaj złotym wykończeniem, idealne. Będę zapisywać sobie tutaj wszystkie moje notatki. No i proszę, czekolada. No oczywiście, nie mogło być inaczej. I to w takim pięknym wydaniu. Alicja, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłaś się, żebyśmy razem z Magdą nagrały filmy i pokazały te stylizacje, które dla ciebie wybrałyśmy. No zobaczcie, przepiękne prezenty. A ja żegnam się, kochani, z wami i oczywiście zapraszam na kolejny filmik. Buziaki, pa!